Miasto Wrocław jako miasto otwarte, społeczeństwo otwartego. Dlaczego chciałem to poruszyć? Bo wiem, że pan profesor interesuje się i był od wielu, wielu lat, można powiedzieć, znawcą filozofii Karla Popera i twórcy w zasadzie idei społeczeństwa otwartego. Otóż na ten temat już, zresztą tak jak żeśmy kiedyś rozmawiali, panie profesorze, prowadzony w naszej telewizji wywiad mój z Michałem Syską, zahaczył o problem Wrocławia jako jednego z centrum neonazizmu w Polsce. I jak to się ma według pana profesora? Bo moje prywatne, skromne zdanie jest takie, że to jest duży dysonans, że europejska stolica kultury zawitała do Polski, do Wrocławia i tu akurat we Wrocławiu no, mamy jawne przykłady, niestety, takiej w praktyce zastosowania tego wszystkiego. Przyznam szczerze, że intensywność ruchów ksenofobicznych, takie wolę nazywać, bo dzięki temu terminowi możemy objąć różne ruchy, nie tylko te faszystowskie czy neonazistowskie, ruchy wykluczające, radykalnie wykluczające, że ich intensywność tych zjawisk zaskoczyła mnie bardzo mocno. No i miałem do czynienia z tym kilkakrotnie osobiście, właśnie z Michałem Syską oraz z udziałem pewnej fundacji niemieckiej. Organizowaliśmy w 2013 wykład Zygmunta Baumana z okazji 150-lecia byłem na tym urodzin Ferdynanda Lassala, który to wykład został zaburzony przez ugrupowanie narodowego NOP, które przyszło i wykrzykiwało obelżywe hasło pod adresem Zygmunta Baumana, ale także Dutkiewicza, który tam przyszedł niezaproszony, ale podjął się roli otwierającego spotkanie. Więc to dotknęło mnie osobiście. Ten proces się chyba nadal toczy, czy został już zakończony. Poza tym dowiaduję się, że tego rodzaju zjawiska są systematycznie są chlebem powszednim na naszym stadionie, przy różnego rodzaju wydarzeniach sportowych. Także różnego rodzaju wydarzenia promujące tolerancję są atakowane przez ugrupowania ksenofobiczne, które funkcjonują we Wrocławiu. Mam studentów o tej orientacji, mam też kolegów profesorów o tej orientacji tu na uniwersytecie. To jest jakby tło, które mówi, które wskazuje, czy też, nie wiem, buduje, to jest kontekst, który skłonił mnie do napisania tekstu o akademiach nienawiści, który ukazał się w miesięczniku Odra swego czasu, ale też ukazał się za granicą i był tam wielokrotnie publikowany w różnych miejscach. Jak to pogodzić z ideą miasta otwartego, jak pan mówi, albo miasta, które o sobie samym mówi miastem spotkań, miastem, które łączy. Przyznam szczerze, że ja miałem problem z miastem spotkań, ponieważ i to był dla mnie duży problem intelektualny podczas pisania aplikacji, ponieważ każde miasto jest miastem spotkań. Jest miejscem spotkań. To jest oczywiste. I gdziekolwiek pan nie pojedzie, jakikolwiek materiał reklamowy będzie znalazł, czy to będzie Stambuł, czy to będą Koszyce, czy to będzie Praga, czy to będzie Kraków, czy to będzie jakiekolwiek inne miasto, okaże się, że mówią ci ludzie o sobie samych, że mieszkają w mieście, które jest miejscem spotkań. To jest oczywiste, banalne. Innymi słowy, bycie miejscem spotkania nie jest wyróżnikiem żadnego miasta. Dlatego uważam, że to hasło jest pozbawione sensu. Raczej tu chodzi o jakość tych spotkań, o to, czemu te spotkania mają służyć, co dzięki tym spotkaniom wynika. W przypadku Wrocławia to hasło jest o tyle uzasadnione, że tu rzeczywiście spotkało się szereg grup emigracyjnych, czy imigracyjnych z różnych stron Europy Środkowej, a więc ze wschodniej Ukrainy, z Wileńszczyzny, ci, którzy szukali nowego miejsca dla siebie na ziemiach zachodnich, odzyskanych, jak to się mówiło,
z różnych regionów Polski. Innymi słowy, ludność miasta, które pozbyło się poprzednich mieszkańców niemal całkowicie, jest niejednorodna, niehomogeniczna, pozbawiona tej tradycji, jaką mają mieszkańcy w Krakowie, ale także w licznych innych miastach. Więc w tym sensie jest to rzeczywiście miejsce spotkań, ale to też nie jest takie bardzo oryginalne. Nie stanowi wystarczającego uzasadnienia. Zresztą hasło to powstało z okazji, czy w przedbiegach do przyjęcia wizyty papieża. Mniejsze o to. Mnie się zdawało, a właściwie i nadal w to wierzę, że ci, którzy przybyli tu do Wrocławia, którzy zostali zaakceptowani, ponieważ nie było nikogo, kto byłby ich stąd wyrzucał, którzy przybyli, że będą tolerancyjni do tych wszystkich, którzy tutaj ciągle przebywają. I myślę, że to jest główna cecha Wrocławia w dalszym ciągu. Jednak gdy idzie o te zjawiska, które są nagłaśniane medialnie i stanowią silne zakłócenie tego obrazu Wrocławia jako miasta tolerancyjnego, miasta spotkań, miasta otwartego, że to jest zjawisko niedawne i ma związek z sytuacją społeczno-ekonomiczną w Polsce. Przede wszystkim uczestnikami tych ruchów to są ludzie młodzi. Po drugie, to są mężczyźni. Po trzecie, to są fani piłki nożnej przede wszystkim. Po czwarte, nie są to ludzie pochodzący z rodzin wykluczonych albo cierpiących na wykluczenia społeczne. Osobiście sądzę, że oni odkryli dosyć istotną cechę w konstytucji współczesnego społeczeństwa, w którym nie liczą się już posiadane dobra, tylko jakość tych dóbr, marka tych dóbr. Po drugie, w obecnym społeczeństwie liczy się przede wszystkim uznanie, które można uzyskiwać za pomocą jakości posiadanych dóbr, jakości samochodu, ale także za pomocą różnego rodzaju mediów. Odkryli sposób na zaistnienie publiczne, właściwie dzięki temu, że uzyskali wsparcie ze strony obu partii politycznych, które dominują na naszej scenie politycznej od wielu lat. Żeby to zilustrować, posłużę się takim przykładem. Przed kilkoma laty, być może Państwo pamiętacie, telewizja pokazywała takie długie pokoty owych neonazistów, ksenofobów, którzy zostali zmuszeni do przyjęcia tej pozycji, zostali skuci kajdankami przez policję i telewizja w dosyć nachalny sposób pokazywała tyły i tyłki tych neonazistów leżących na poboczu po jakiejś awanturze, którą wywołali. Mija kilka lat i telewizja już nie pokazuje ich tyłów i tyłków, tylko pokazuje ich twarze i mówi o treściach, jakie oni formułują za pomocą skandowania czy zaburzania tych sporów. Innymi słowy, oni przestali się wstydzić, przestali być represjonowani. Co im dało tę siłę? Tę siłę dało im po pierwsze pomysł Platformy Obywatelskiej na modernizację kraju za pomocą piłki nożnej. Te stadiony miały być pierwotnie miejscami rozrywki rodzinnej i tak dalej. Okazało się, że stały się miejscem awantur, głównie dla tych, którzy szukają miejsca do popisu, a stadiony są świetnym miejscem. Po drugie, i myślę, że to jest dużo ważniejsze, prawomocność ich działań znaleźli w słowach Jarosława Kaczyńskiego, który kiedy po innej awanturze warszawskiej owi kibice byli poddani represjom policyjnym, Kaczyński zaprotestował, mówiąc, że oni są prawdziwymi patriotami. I od tamtej chwili widzi pan tych nazistów, którzy mają na sobie koszulki z, nie wiem, ze znakiem Polski Walczącej albo z orłem. Z orłem chrobrego i tak dalej. Zauważmy kompletną niespójność ich retoryki. Bronią polskości, odwołując się do haseł i symboli reżimu nazistowskiego, który zdewastował Polskę i był największą katastrofą w dziejach tego narodu. To jest kompletny absurd, ale im nie chodzi o spójność, im chodzi o spektakl. I ten spektakl wygrywają, kradnąc różnego rodzaju wydarzenia, jakie my tutaj organizujemy, jakie organizuje
instytucje publiczne, kradnąc, wdzierając się tam i skupiając na sobie uwagę. Tak jak ja zorganizowałem z kolegami, z Michałem Syską, to wydarzenie z Zygmuntem Baumanem, przyszli i skradli nam ten show, ten pokaz. I tak jest w wielu innych przypadkach. To jest smutne. W sumie, z tego co pan profesor mówi, zresztą ja bym się z tym zgodził również, bo mam też podobną refleksję, że model nauczania patriotyzmu w trzeciej RP w tym przypadku akurat święci swoją porażkę. To jest pewna huba, nie wiem, czy to jest zamierzona, czy niezamierzona, ale jeżeli pokazuje się nas, Polaków, jako ludzi, którzy tylko cały czas walczą z kimś, z czymś, a nie budują, to niestety młodzież ma takie, a nie inne wzory. Ale ja bym to uszczegółowił. Tu chodzi o celebrację porażki raczej. Nie tylko walki, ale porażki, katastrofy. No, najlepszym przykładem tego jest celebracja Powstania Warszawskiego, które po pierwsze było rezultatem nierozumnej decyzji, po drugie przyniosło zagładę 200 tysięcy mieszkańców, po trzecie przyniosło zagładę miastu Warszawa. Po czwarte przyniosło zagładę elicie. Tym ludziom, którzy mogliby kształtować kręgosłup intelektualny obecnego kraju, zostali, padli ofiarą tych działań. Nierozumnych, moim zdaniem. Zresztą nie tylko moim. Innymi słowy, celebracja katastrofy. Celebracja tych bohaterów beznadziejnej sprawy. I to rzeczywiście apeluje do młodzieży, która nie ma pomysłu na siebie, bo nie powiedzieliśmy o pewnej cesze tej młodzieży, którą jakąś tam charakteryzowałem wcześniej. Mamy w naszym kraju 28% z kawałkiem młodzieży w wieku do lat 25, którzy cierpią na bezrobocie. Cierpią skutek bezrobocia. Innymi słowy, mamy tutaj poważny problem. I tak mniejszy niż w Hiszpanii czy we Włoszech, gdzie bezrobocie jest odpowiednio 55-45%. U nas jest około 28%, ale to i tak jest bardzo duży odsetek młodzieży bezrobotnej. Oni nie mają pomysłu na siebie, społeczeństwo też nie ma pomysłu na nich. Znaczna część ich emigruje, ale istotne, że nie wszyscy mogą wyemigrować, więc pozostają, szukają dla siebie miejsca. To jest jeden ze sposobów na zauważenie siebie. O tym, że jest to pomysł skuteczny, myślę, przekonaniu, że to jest pomysł dobry i skuteczny, umocni ich teraz zwycięstwo jednego z polityków skrajnej prawicy, który wszedł do Parlamentu Europejskiego, wciągając tam trzech innych europosłów. Więc myślę, że uzyskają pewne wzmocnienie z tego sukcesu. Myślę, że uzyskają pewne wzmocnienie ze strony partii Prawo i Sprawiedliwość, ale mimo wszystko to i tak będzie margines. Tak samo jak sądzę, że marginesem we Wrocławiu są ci ksenofobowie, którzy niestety zaburzają pozytywny obraz miasta. Tak samo i te ugrupowania również będą marginami w całym kraju. Dobrze by było, tak jak mówi pan profesor, gdyby taka była sytuacja. O tym między innymi, na to między innymi zwracał też w rozmowie ze mną Michał Syska. Choć ja bym wyraził drobną polemikę. Co jakiś czas we Wrocławiu jest przykładem tego jest na przykład, że ciemnoskóry student, obywatel, człowiek zostaje pobity. Różne są przyczyny, ale to jest jakiś symbol. Druga rzecz, jeżeli w tej chwili po tym niesławnym, w cudzysłowie mówię, wykładzie profesora Baumana i tej zadymie, jak to się popularnie w telewizji mówiło, bo to też faktem jest, że niektóre telewizje zrobiły z tego show, happening, a wcale to nie jest według mnie happening, bo dla mnie, człowieka, który uczestniczył w tym, było rzeczą tragiczną, autentycznie, że na uniwersytet muszą wkroczyć zwarte oddziały policji, żeby pozwolić człowiekowi wystąpić. Dla mnie uniwersytet kojarzył się zawsze z czymś, z wymianą myśli, z rozmową, z dialogiem. Gdy wchodzą zwarte oddziały policji, już dialogu nie ma. Tak jest. I to jest tragiczne.
Ale chciałem jeszcze dodać jedną rzecz. Jeżeli po tym wypadku rzeczywiście władze miasta odcięły się od tego, od tych środowisk, bo wcześniej one, skądinąd wiem, były w jakimś stopniu admirowane. Nie może przez najwyższe władze, ale przez niektórych urzędników. A przykładem tej admiracji niech będzie też fakt, że jeden z wysokich urzędników jeszcze rok temu Urzędu Miejskiego pozwolił sobie na publicznym wystąpieniu w teatrze na bardzo brzydki, rasistowski kuple. I później oczywiście zrobił się drobny skandal, to się jakoś rozmyło, urzędnik został za jakiś czas odwołany, ale ja uważam, że ten kuplet był jawnie rasistowski, jawnie. Powinien być na drugi dzień autentycznie zwolniony. Tak się dzieje w Niemczech, tak się dzieje we Francji. Ja mówię, to gdzieś podskórnie funkcjonuje. Powrócę do pańskiego pytania, właściwie, które pozostawiłem bez odpowiedzi, dotyczącego treści wychowania patriotycznego. Patriotyzm to nie jest całkiem negatywny termin, ale niesie ze sobą niebezpieczeństwo. W naszym przypadku doszło do takiego zjawiska, które bym również najchętniej objaśnił za pomocą anegdoty o tym pijaku, który złowił złotą rybkę i kiedy rybka, chcąc zachować życie, mu obiecuje, że spełni trzy życzenia, więc on prosił o to najpierw, żeby jezioro zmieniła w jezioro wódki, potem morze wódki. A kiedy przyszło do trzeciego życzenia, no to powiedział, dla jeszcze pół litra. Bo po prostu nic mu innego nie przychodzi do głowy. Tak samo okazuje się, że w naszym przypadku, w Polsce, nie przychodzą nam do głowy inne sposoby świętowania czy budowania patriotyzmu, jak ten, który polega na celebracji katastrofy, na celebracji porażki, na celebracji ofiary i krwi. Na dodatek jest to celebracja szczególnego rodzaju krwi czy porażki. Chodzi o, innymi słowy, o sytuację hegemonii politycznej ze strony środowisk konserwatywno-liberalnych, które nawiązują bardzo intensywnie do tradycji niepodległościowych, nacjonalistycznych, narodowych i solidarnościowych. Bo Solidarność stała się takim zbiorowiskiem tego rodzaju środowisk opozycyjnych w stosunku do reżimu komunistycznego. Tam nie ma miejsca na idee równościowe, tam nie ma miejsca na idee egalitarne, na idee inkluzywne. Na dialog. Na dialog. Tam jest za to miejsce na ideologię dwóch wrogów. I ta ideologia była trzonem polityki zagranicznej, ale także i polityki krajowej rządu Prawa i Sprawiedliwości, który przyniósł bardzo negatywne konsekwencje, z którymi będziemy się borykać jeszcze przez długie lata, ale nie chcę o tym mówić, także gospodarcze. Chociażby nierozumny zakup rafinerii ropy naftowej na Litwie właśnie. Kompletnie nonsensowne przedsięwzięcie, które spłacamy teraz, płacąc za benzynę na stacji benzynowej. Więc nic nam nie przychodzi do głowy, ponieważ tego rodzaju konglomerat ideologiczny uzyska pozycję hegemoniczną i wypiera jakiekolwiek inne sposoby myślenia o polskości, o naszej skomplikowanej historii, o naszych skomplikowanych losach pojedynczych, rodzinnych. Więc to jest bardzo, bardzo trudne przebić się przez tę barierę hegemonii politycznej, hegemonii intelektualnej, kulturowej. I kiedy przychodzi nam do robienia wydarzeń właśnie jakichś takich, które kształtowałyby postawę patriotyczną, w naturalny sposób musimy się zmieścić w tych sztywnych ramach owego konglomeratu, bo gdybyśmy mówili innym językiem, posługiwali się innymi kategoriami, co by się okazało? Okazało się, że postępujemy w sposób niepoprawny politycznie. Niepoprawny politycznie. Nikt nie chce być niepoprawny politycznie przy takich okazjach, w związku z czym... Zwłaszcza politycy. Oczywiście, w związku z czym uczestnicy tego konglomeratu, którzy budują ten konglomerat hegemoniczny, mają się znakomicie, ale różnego rodzaju alternatywne sposoby myślenia, alternatywne interpretacje naszej historii, otwartość na inne rozumienie poszczególnych losów różnych ludzi w tym, jest represjonowane. Jak w takim kraju zatem ma się zrealizować postulat innowacyjności, otwartości? Nie zrealizuje się, bo on jest ofiarą
tego betonu, hegemonicznego betonu kulturowego. Uważam, że tego typu imprezy są jakimś elementem przezwyciężenia tego paradygmatu i one muszą być, takie moje skromne zdanie, one muszą być wykorzystywane właśnie do przełamania tego paradygmatu. Ja chciałem znaleźć, wierzę, że pan ma rację i chciałem znaleźć kilka przykładów, które poświadczają, że pańskie przypuszczenia nie są całkowicie chybione. W momencie, kiedy ta aplikacja powstawała, doszło do takiego przykrego incydentu, kiedy studenci z różnych krajów, w tym osoby o czarnej skórze, uczestniczyły w programie malowania murali gdzieś tam i tam była osoba, no właśnie, czarnoskóra. Na jej widok jakieś wyrostki zaatakowały tę grupę ludzi, także tę czarnoskórą osobę. Jednak nie doszło do bójki, tylko doszło do okrzyków, potem do dialogu. I potem dzięki inicjatorom tego programu doszło do rozmowy i porozumienia między napastnikami ksenofobicznymi, a tymi ludźmi z zagranicy i wspólnie malowali później mural. Wspólnie. Innymi słowy, doszło do realizacji tego, co ja nazywam przestrzenią dla piękna w sensie moralnym. Oto coś, co się zdawało nie do pogodzenia, zachowanie nacechowane przemocą, uległo zastąpieniu poprzez zachowanie, które się cechowało porozumieniem, wspólną pracą, realizacją wspólnego zadania. Więc takie rzeczy mogłyby się dziać i to miałem na myśli, mówiąc o pokonywaniu wykluczeń za pomocą kultury. To można byłoby robić nie tylko na Dodżu, które stało się takim sztandarowym miejscem, które wiadomo jest zbiorowiskiem ogromnych zasobów komunalnych, które będzie fajnie wyremontować, żeby później sprzedać za lepszą cenę, prawda? Ale tu nie tylko o to chodzi. Chodzi o kapitał niematerialny, tylko chodzi o kapitał ludzki, który niestety, chociaż te słowa się bardzo często pojawiają w aplikacji, który nie ma tej wartości w oczach władców tego miasta, jaką mieć powinien. Mi się wydaje, że chciałbym dziękować panu profesorowi za niezwykle ciekawy i taki pouczający wykład, rozmowę, zwłaszcza ten ostatni przykład z tymi dwoma atakującymi się grupami jest przykładem, że my wszyscy, jako ludzie, powinniśmy ze sobą rozmawiać. Jak przestaniemy rozmawiać i na tym podstawowym poziomie, i na tym poziomie najwyższym, polityków, którzy decydują o historii, o polityce kontynentów i świata, jeżeli przestaniemy rozmawiać ze sobą, to nie będzie z nami dobrze jako z gatunkiem ludzkim. Chciałbym państwu podziękować i panu profesorowi podziękować za niezwykle pouczającą i ciekawą rozmowę. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.